I start to sail on these ocean waves. Nobody knows, nobody knows how to find us. It's turning out to be a perfect day. Hej! Dzień dobry. Teraz włączyła nagrywanie, Marcinie. Włączyłaś? Włączyłam, na pewno. Witamy w kolejnym vlogu. Myślę, że to będzie dwudniowy vlog i będą się dziać same fajne rzeczy, prawda, Marcinku? Mamy plan. Jak widzicie, jesteśmy teraz w samochodzie, bo jedziemy na szybkie zakupy. Potrzebujemy kilka rzeczy do... Czego, Marcinie? Do czego? Co jest jutro? Jutro jest 24, więc będziemy... Znaczy Maciej będzie robić pączki, a ja będę ewentualnie pomagać, tak? To można działać. Tak jest. I taki mamy plan. I będą się dziać jeszcze inne rzeczy. Mamy śnieg w Anglii, jest fajnie, jest zimno, ale słonecznie. Więc super. I zapraszamy Was na vloga. Tak, Marcinku? Oczywiście, jak zawsze. No, oczywiście. Wróciliśmy z zakupów. Jesteśmy w domku. Bierzemy się za pączki i rozpakowywanie rzeczy. Kilka fajnych rzeczy udało mi się kupić. Niestety żadnej roślinki, a powiem Wam, że chciało mi się tak już wziąć sansevierię, ale mam jeszcze bana do marca, do wiosny podobno. Hey, Maison, coś zamawialiśmy? Nie. Nic nie zamawialiśmy, nie wydaje mi się. I za chwilę Wam pokażę kilka fajnych rzeczy, które udało mi się kupić i kilka rzeczy, jakie planujemy, więc stay tuned. Odgrzewam obiad. Mamy dzisiaj zupę z pulpecikami. Uwielbiam ją, naprawdę ją uwielbiam. A Ty, Marcinie? Pyszna jest. A tak w ogóle, pojutrze nagrywamy film. Tak? Q&A. Jaki? Pewnie jak ten film się pojawi, to już ten film będzie na kanale. Mam nadzieję przynajmniej, że damy radę to nagrać. Jak nie będzie mi się podobał materiał, to nie, ale ten. Ale powinno być spoko chyba. No, także tak. Spoko, spoko, filmik spoko. O, koko, koko, filmik spoko. No i niedługo będą pączki z nadzieniem różanym. Nie, no popatrz, już jest jeden pączek. A tak w ogóle Wam nie pokazywałam, mieliśmy śnieg. Mieliśmy. Przez 24 godziny. Się roztapia, ale mamy minusowe temperatury, więc jest ciekawie. Godzina 17:06. Marcin zabiera się za pączki. Mówiłam Wam, że u nas w małżeństwie wygląda to tak, że Marcin jest od pieczenia. Marcin jest odpowiedzialny za wszelkie słodkości. Mi to średnio wychodzi. Dlatego na tłusty czwartek pączki będą robione przez tego pana. Tak? Zobaczymy, jak ci pójdzie. Życzę ci powodzenia. A jak potrzebujesz mojej pomocy, wystarczy zawołać. Dobra? No to trzymamy za ciebie kciuki. Zatrzymajcie. Zatrzymamy. Tak, jak Wam wcześniej mówiłam, byliśmy dzisiaj na zakupach i były to głównie zakupy spożywcze. Zahaczyliśmy o Lidla, Morrisona i B&Q. I w Lidlu, podobnie jest w Polsce w Biedronce, są zazwyczaj takie kosze porozkładane na środku sklepu, gdzie wypełnione one są różnymi rzeczami w zależności od tygodnia, jaką to mają swoją specjalną ofertę. I w tym tygodniu była to oferta głównie skierowana dla ludzi, którzy chcą zorganizować swój dom. Były różne pudełka, na przykład do lodówki, pudełka na jedzenie, jakieś lunchboxy, również pudełka do organizacji. I ja skusiłam się na takie dwa mniejsze plastikowe, które całkiem dobrze się otwierają. One mają po mniej więcej 13 litrów pojemności. Dwupak za 6 funtów bodajże. I pomyślałam, w ogóle to było na mojej liście, żeby coś takiego kupić, bo chciałam zorganizować te wszystkie swoje wstążki, rzeczy do różnych rocznic, do świąt, żeby te wszystkie rzeczy do pakowania prezentów mieć w jednym miejscu i żeby tego nie szukać, bo na razie lata mi to pod łóżkiem i już mnie to denerwuje, dlatego chcę to wszystko sobie ułożyć w jednym miejscu. Wiecie, że ja ostatnio mam fazę na organizowanie, dlatego też takie dwa mniejsze pudła na pewno mi się przydadzą i je wykorzystam w najbliższym czasie, ale też kupiłam coś, co chodziło za mną już jakiś czas, a dzisiaj było w Lidlu, dlatego pomyślałam, że od razu wezmę to i zobaczcie, to jest papier fotograficzny do drukowania na własnej drukarce. Jestem bardzo ciekawa, jak te zdjęcia będą wyglądać i czy bardzo będą odbiegać od takich zdjęć drukowanych w profesjonalnym sklepie fotograficznym, więc pokażę Wam, jak to mniej więcej wyjdzie, bo tak, mam już zamiar
prawdopodobnie w tym tygodniu usiąść i zrobić album ze zdjęciami z 2020 roku, a jeśli wyjdzie mi to dość sprawnie i szybko, to podejrzewam, że pomału, pomału będę robić album z każdego roku. Jestem podekscytowana i też przerażona, bo tych zdjęć jest multum, mam co przeglądać i z czego wybierać, a te albumy są dość małe. O, zobaczcie, tak wygląda ten jeden album, więc myślę, że będę przecinać te zdjęcia, akurat jeśli chodzi o ten papier, na dwa. W ogóle muszę kupić sobie gilotyna na dwie części, więc będą dwa zdjęcia z jednej strony, albo i nawet na cztery. Zobaczę, jak wydruk będzie wyglądał i jak będę mogła się z tym pobawić. Więc tutaj mam 50 kartek i na Amazonie, zaraz sprawdzaliśmy, ile to mniej więcej kosztuje. Na Amazonie coś takiego, jeszcze gorsza jakość papieru, kosztowała 8 funtów, a w Lidlu złapałam to za 5 funtów, 50 kartek A4. Jestem bardzo ciekawa, bo wiecie, że ja tego typu rzeczy lubię. Też mam albumy puste, które chcę zapełnić jak najszybciej. I trzecią rzeczą, jaką kupiłam, to są w sumie balony. Ja może nie jestem jakimś fanem, super fanem walentynek i w ogóle tych wszystkich świąt, ale uważam, że jeśli jest jakieś święto, to dlaczego mamy tego nie świętować? Więc na walentynki kupiłam taki zestaw balonów. Wyglądają one przepięknie według mnie. Mamy butlę z helem, więc w sobotę albo w niedzielę napompuję i myślę, że będzie można zrobić też fajną fotkę, a poza tym będzie to ładnie wyglądać w domu. 5 funtów kosztowało, pomyślałam, dlaczego nie? Mamy butlę, ładnie te balony wyglądają. Spróbuję, a może jeszcze ładne zdjęcie przy okazji zrobię, bo ostatnio też mam taką fazę na robienie różnych fajnych, ciekawych zdjęć, więc zapraszam Was też na Instagram Miss Always Perfect. Tak jak wszędzie, jeśli chcecie zobaczyć, to tam zdjęcie powinno się pojawić, jeśli coś ciekawego w ogóle mi wyjdzie. Zobaczymy. No, to tyle, jeśli chodzi o takie moje dodatkowe zakupy. Mam nadzieję, że rzeczywiście zabiorę się za ten album i wkleję tutaj wszystko, bo dodatkowo mam jeszcze taką małą drukarkę. Gdzie ona jest? O, tutaj. Taką małą drukarkę, która drukuje już mniejsze zdjęcia w tym właśnie formacie. To jest 5, prawie na 8 cm. I myślałam, że w tym mniejszym albumie to będą przede wszystkim właśnie tej wielkości zdjęcia, ale jak już mam te większe kartki, to myślę, że będę mogła to ładnie porozcinać i może jeszcze kupię sobie gilotynę, żeby to wyglądało jeszcze lepiej. No, także takie nowości u mnie. Dajcie jeszcze znać, jak wyglądały wasze walentynki, czy wy świętowaliście, czy też nie. Tak jak wam mówiłam, mi się wydaje, że jeśli jest okazja, to warto świętować, ale jeśli nie ma okazji, to również warto poświęcić sobie trochę czasu i od czasu do czasu na przykład zrobić sobie taką randkę w domu. To naprawdę jest super, polecam każdemu, a ja teraz lecę. Idziemy na spacer wieczorową porą. W czasie, ciasto rośnie. Ciasto rośnie, 18:37, lecimy. Ta przednia kamerka jest dość słaba, ale damy radę. Byliśmy jeszcze przy okazji w Aździe i pokażemy wam, znaczy ja wam pokażę, co takiego ciekawego kupiłam. To będzie śmieszne. A, jeszcze tamtędy. Ja nie wiem, jak ja mam iść do domu, ja nie potrafię trafić do domu. Ale fajnie, jest mega przyjemnie, zimno, rześko. Super. Wyrosło, dało radę? Będą pączusie. Jak myślisz, ile teraz czasu ci zejdzie, zanim pączki będą? No teraz gotowe? Chwila? Zdążę pojeździć na rowerku, czy lepiej poczekać? Nie no, bo jeszcze muszą ostygnąć. A, czyli lepiej jak pojeżdżę na rowerku. I potem spróbujesz. I potem spróbuję. Nie mogę się doczekać. Tak jak wspominałam, byliśmy w Aździe. Ale... Tego już wam nie będę pokazywać, co kupiliśmy, ale... Co kupiłam? Ta-da-dam! Kupiłam książkę. Pierwszą książkę w tym roku. Bridgerton. The Duke and I. Tak, skończyliśmy serial i powiem wam, że się skusiłam. Jest dość cienka, więc powinno pójść gładko. Nie wiem, kiedy po nią sięgnę, bo na razie mam inne książki w kolejce, czekają, ale potem na pewno, bo bardzo podoba mi się język, który jest używany w serialu, więc mam nadzieję, że w książce będzie równie fajnie. Rather to stay, make a new life with you. This must be fate.
Jak widzicie, spacer się udał. 4,5 km prawie za nami. W godzinę i 13 minut 298 kalorii spalonych. A ja teraz zmywam makijaż i lecę na tę piekielną maszynę, na rowerek na pół godziny, bo jutro będzie dzień bez treningu, więc dzisiaj chcę to wykorzystać i jeszcze poćwiczyć. A jutro również będę nagrywać vloga i zajmiemy się tym. I kilka rzeczy Wam pokażę. Mam nadzieję, że taki dwudniowy vlog Wam się spodoba. Pewnie będzie troszeczkę dłuższy niż te jednodniowe vlogi, ale mimo to, jeśli Wam się podoba, to zostawcie kciuka w górę, będzie mi bardzo, bardzo miło. A ja lecę teraz zmywać makijaż i na trening. Godzina 20:18, więc pora spalić jeszcze troszkę kalorii i lecę się kąpać, a później zjem sobie pączka. Tak w nagrodę. Widzę, że się tutaj zadziało. Armagedon. Działo się, działo. Ale pachnie przepięknie. A teraz co robisz? Kakałko? Kakałko i pączuś. Mamy godzinę 22:34. A tutaj nocne wypieki. Zobaczcie, jak cudownie wyglądają te pączki. Nie ma to jak domowej roboty pączusie zrobionej jeszcze przez Marcina. No już się nie mogę doczekać i ta idealna obwódka. Czy się dopiekły w środku? Zobaczymy, zobaczymy. Będzie pierwsze wrażenie, będzie teścik, ale naprawdę nie mogę się doczekać. No wyglądają cudownie. Także był spacer, był trening, więc pączka chętnie sobie jednego wciągnę. Ekstra. I jeszcze będzie kakałko. No po prostu wieczór idealny. Czeka na mnie też książka. Super. Ekstra. Wiecie, co czytam? Już Wam pokażę. Już Wam pokażę, bo pewnie nie wiecie. Teraz zaczęłam czytać. Cóż, Magda, czy... Julia Musso, Central Park. I zaczęło się bardzo intrygująco. I co ty to się bawisz tutaj? No, zaraz. Nie no, pięknie. Zobaczcie, zobacz, jak profesjonalista. Byś mógł pracować w piekarni. Nadałbyś się. Ale to, co ja widzę za tobą, to po prostu mnie przeraża. No, zupełnie byś ludzi sprzątać, a nie? Ludzie są tutaj. Sobie nawet kocyk przynieśli. Mam kakałko, spójrzcie. Mam ponczusia, za chwilę będę próbować. I znalazłam film na Amazon Prime Greenland z Gerardem Butlerem. Jakiś apokaliptyczny film. Widziałam w sumie trailer i powiem wam, że nawet mnie to zachęciło do obejrzenia, więc włączę, zjem i będziemy oglądać, dobra, co? Smakuj pączka. Już smakuje, smakuje. Dajcie chwilę. Bo może się nie dopiekły w środku. To się boję. Moment. Zrobiłem całą serię. Pyszna. Pokażę się, jak wygląda. No tak, jak powinny wyglądać. Zapieczony ładnie? Tak, dobrze, wszystko, nie ma nic pięknie. Tam zakalca żadnego. Pięknie, ale dobre. I różany trafiłaś? Ale pyszka. Kciuk w górę do Marcina. Przepyszny, jeszcze różany pączek. No po prostu środowy wieczór idealny. No co ja będę dużo mówił? No po mamusi to mam. No. Cudownie wyszło, cudownie. Jestem z ciebie dumna, dziękuję. Chociaż ktoś tutaj w rodzinie potrafi coś zrobić słodkiego. Praca prawie zakończona i pączki zaczynają znikać. Marcin chowa je do pudełek. Dla znajomych jutro będziemy rozwozić na tłusty czwartek. Pudełka zamówione na Amazonie. Ładnie to wygląda, masz gdzieś schowane? Masz? O, proszę.
Więc fabryka pączków prawie zamknięta. Naprawdę ładnie ci to wyszło. Oh, specified! Tak zaczynamy tłusty czwartek z przytupem. Łup, łup, spójrzcie na to. Co tutaj się dzieje? Co tutaj się dzieje? Mamy mało czasu, dużo rzeczy jeszcze do zrobienia. Godzina 8:15. Mamy też takie pudełeczka. To już wam chyba wczoraj pokazywałam. Dla znajomych za chwilę wszystko obkleimy, przywiążemy do tego wstążeczkę albo przykleimy wstążeczkę, zobaczymy jak to wyjdzie. Tak wyglądają opakowanka i będziemy rozwozić. Pięknie, cudownie. Trzeba tylko balony jeszcze jakoś doczepić do tego, ale damy radę, damy radę. Nie przejmujmy się tym bałaganem, bo później się posprząta, tak? Super. Ekstra. Jasne, że samo się posprząta. A jak? Zobaczcie w ogóle, jakie ładne balony znaleźliśmy. Z jednorożcami. Nie, one śmieszą. Ale, no, oj. I uciekł. Tylko powinny być torebki jeszcze takie, wiesz, brandowane jakieś. Albo papierowe. Wiem, ja też tak pomyślałam. Pomyślałam, żeby pojechać do Maka i poprosić o to. Ale mówię, dobra, bez przesady. Dobra. I ostatnia. To już może być azba. Pięknie, ale po prostu to jest cudo, Marcinie. Cudo! No jak to wygląda? Jak? No pięknie! Jestem z ciebie mega dumna. Widzisz, mój pomysł, twoje wykonanie. Czyli dzień jak co dzień. Teraz do samochodu stoi. Czuję, że jesteśmy ready. Dobra, polecimy. Poczta pączkowa wyrusza. 3 domy do odwiedzenia. Oczywiście nie będziemy wchodzić do środka, zostawimy to na przy drzwiach. Na progu niemalże. Ale powiem wam, że będzie śmiesznie. Hej, odzywam się do was już z tej strony. Jak widzicie, jest impreza, są balony. Po prostu to mnie tak śmieszy. Nie no, ekstra. Damy radę, zobaczymy co to będzie. Wróciliśmy i było całkiem zabawnie. Niespodzianka się udała, każdy się ucieszył. Zostawiliśmy paczuszki na progu. Progu. Domu, tak? Tego słowa szukałam. Dziękuję ci. Widzisz, jak mi się uzupełnia paczkę, bo masz to rzęsa. O, już jesteś czysty, możesz się pokazać. O. Marcinowi pączki wyszły idealnie. Każdy jest zachwycony. I tak, polecamy taki sposób sprezentowania czegoś bliskim. Tak. Bo naprawdę jest to bardzo przyjemne uczucie takiego zrobić. Więc polecam jak najbardziej. Teraz biorę się za zrobienie obiadu, bo tak naprawdę śniadanie nie zjedliśmy. Wypiliśmy tylko kawę w Maku. I tak, piszą Marcinowi teraz wiadomości, że z roku na rok jego pączki są coraz pyszniejsze, bo jakaś taka tradycja u nas jest, że Marcin co roku robi pączki i przekazujemy tą naszą polską tradycję do Anglii i jest Fat Thursday. My bardzo lubimy te dzień, a ty? Mhm. No, my bardzo lubimy te dzień. Tak, dobra, lubicie ja ty to... i twoje alter ego? No, żeś wiedział. No, dobra, bo jestem głodna. Dobra. Lecimy. A, i byliśmy jeszcze w Sainsbury i kupiłam fajną posunkę do rośniki. Bo nie obyło się bez tego. I jeszcze dzisiaj czeka nas też fajna rzecz, fajne zajęcie. A, i jeszcze jedna rzecz nas czeka. Pokażę wam też moje zamówienie z Zary. Zrobione pod wpływem YouTube'a i Mac. Więc pokażę wam potem, ale najpierw musimy coś zjeść. Zabieramy się za kolejne zadanie. Raczej Marcin się zabiera, ja tu będę tylko towarzyszyć. Zawieszamy półki na dodatkowe książki w biurze. I zobaczymy, czy gdzieś jeszcze mamy takie 4 mniejsze półeczki. 2 większe, ale wydaje mi się, że chyba zostaną tylko te mniejsze. Nie, Marcin? Bo te większe to jednak są no za szerokie. To bardzo odstają od ściany, po prostu, więc zobaczymy jak to będzie wyglądać. Jak widzicie mają czarne mocowania,
są białe, więc powinno być to całkiem, całkiem. A pójdą tutaj pięknie na tę wolną ścianę nad tymi szafkami. Zobaczymy. Tak wygląda to przed. Powiem tak, u nas nie może być bez żadnych niespodzianek. Jak widzicie, takie dwie dziurki niestety się tutaj pojawiły, ale zaskakująco sporo książek się na jednej półeczce mieści. Ale to nie koniec. Się pojawiły te dziurki? Z twojej winy! Z mojej winy? Z twojej winy! Trafiliśmy na listwę. No, niestety. I wygląda to całkiem, całkiem nieźle. Naprawdę mi się podoba. Ekstra, to są, tutaj będą w ogóle książki samorozwojowe, rozwojowe i te książki, które chcę przeczytać w 2021 roku, bo na razie trzymałam je na komodzie w sypialni, nie za bardzo mi się to podobało, nie miałam na nie miejsca, więc za chwilę jeszcze, tutaj mamy pierwszą półkę, tu będzie jeszcze jedna i tu będzie jeszcze jedna i sobie je pięknie rozłożę. Jak ci się podoba? Fajnie to wygląda! Naprawdę, od razu tak ta ściana się zapełniła. Oczywiście jakiś jeszcze może kwiatek tak powędruje. Gorzej jak to spadnie z tą ziemią, wszystko się rozsypie. Poczekaj, masz tutaj coś. Ach, już jesteś czysty. No także... teraz wam pokażę końcowy efekt. No niestety Marcin będzie miał później chyba zabawę jeszcze. Ale nie jest źle. Dobra. To jeszcze nie wszystko, bo widzę tutaj wielki potencjał. Tutaj jeszcze będzie co robić. Ale pomalutku wygląda to coraz lepiej. Proszę bardzo. Jeszcze tylko trzeba coś tam położyć i pozbyć się. O, także mamy efekt końcowy. O, poczekaj. O, tak, teraz jest świetnie. Teraz nic nie widać. No, no. Teraz jeszcze gwiazda zakryła wszystko. Gwiazda tego dnia, która to zrobiła. No. Ja byłam tylko pomocnikiem. Podaj, przynieś, pozamiataj. Poczekaj. O. Nie, tak, zobaczymy. Idę po gips. Tak, dasz radę? Mówisz? No. No dobrze, zobaczymy. Ale naprawdę, powiem wam, że spoko. Przyda się i to była taka niewykorzystywana przestrzeń, a ja lubię wykorzystywać każdą ścianę i mieć coś na każdej ścianie powieszone, a że miejsca na książki brakuje. Maciej już zaklepał sobie jedną półkę, więc odstąpię ewentualnie, skoro muszę. Bo jak nie, to ja sobie je ściągnę. No, ale dajcie znać, jak wam się podoba. Mi bardzo. A jeszcze pokażę wam, jak to będzie wyglądać z książkami, więc na Bilim też podejrzewam, że tych książek będzie troszeczkę mniej. Ja jestem zadowolona. Byliśmy dzisiaj w Sainsbury's i jest to sklep spożywczo-przemysłowy i nie wiedziałam, że oni mają aż tyle ciekawych rzeczy do domu. Naprawdę się nie spodziewałam. Kilka, jak widzicie, wzięłam ze sobą. Po pierwsze, ręczniki białe do twarzy. Ja lubię mieć ich wiele, wymieniam regularnie, aby były zawsze czyste, więc one idą do prania. Naprawdę fajnie wyglądają i wydaje mi się, że będą dobre jakościowo. Kolejne dwie takie białe kokilki. One kosztowały 2 funty jedna. Maciej mi ostatnio zbił, a chciałaby mieć na walentynkowy deser coś takiego. Właśnie tego potrzebowałam. Tam były po 2 funty sztuka, więc sięgnęłam. Takie ładne, klasyczne, białe. Naprawdę dość dobrze wydają się, że są zrobione. Następnie podkładki pod jakieś gorące napoje, pod herbatę czy pod kawę. I te podkładki będą w biurze. Zawsze nosiłam z dołu na górę, potem na dole nie miałam. Musiałam iść na górę, żeby przynieść z powrotem. Dlatego też kupiłam takie 4 z motywem Nowego Jorku. I wydaje mi się, że do biura będą jak znalazł. I były też na przecenie, 4 funtów przecenia na 1,50 funt. I ostatnia rzecz, jaką wzięłam, no nie mogłam się powstrzymać. Mam banana rośliny, ale nic nie wspominałam o tym, że mam banana osłonki na te rośliny, które w przyszłości mam zamiar kupić, a ta mi się bardzo spodobała. W ogóle lubię mieć różne osłonki na roślinki, żeby takie ciekawe, różnorodne, oryginalne. I tutaj była taka w turkusowym kolorze z różowym napisem Grow Wild. I na pewno ona zamieszka albo w biurze, albo na dole w salonie. Jeszcze nie wiem gdzie, ale naprawdę mi się spodobała, zwłaszcza, że ten napis jest na różowo, więc do biura jak najbardziej by pasowała, czy nawet do garderoby. Na pewno znajdzie swoje miejsce i roślinkę również jakąś dla tej osłonki będę miała. Nawet może teraz coś przełożę, żeby cieszyła moje oko. Więc takie małe zakupy w Sainsbury's. Było dużo więcej ciekawych rzeczy, ale na razie skusiłam się na to.
i wystarczy. Mamy godzinę 18:56 i chyba skończyliśmy na dzisiaj. Jutro będę sprzątać jeszcze cały dom, więc na pewno będzie się sporo jeszcze zmieniać, ale powiem wam, że jestem mega zadowolona, bardzo mi się to podoba. Miejsce jest ogarnięte i wykorzystane, a to najważniejsze. Jak widzicie, tutaj jeszcze kilku rzeczy brakuje, ale powolutku, po kolei wszystko zrobimy. No i moje książki będą miały więcej miejsca, więc troszeczkę jutro pewnie poprzenoszę i będzie się tutaj sukcesywnie zmieniać. Dajcie znać, co wy myślicie, ale ja jestem bardzo zadowolona. Osłonkę też już zmieniłam. Podoba mi się bardzo, więc ekstra. Kiedyś wam chyba wspominałam jeszcze, że zostało nam zrobić porządek pod łóżkiem. I zrobiliśmy, więc wszystko w tym domu jest uporządkowane. Marcin, nie chowasz się. Pod łóżkiem. Tak. Pod łóżkiem, no tak, no bo tam są te szafki. Ale zobacz w ogóle, jak to fajnie teraz wygląda. Tak. Bardzo ładnie. Mega mi się podoba. No, no ekstra jest, no tylko, że to jest wysoko, ale no, jestem zadowolona. Marcin ma swoją półeczkę. Jeszcze czego potrzebuję, to podpórki do książek, ale mam już upatrzone, więc kupię je za jakiś czas i w ogóle już będzie tutaj fajnie wyglądać. Także to i na koniec tego vloga pokażę wam jeszcze jedną rzecz, którą zamówiłam, chociaż nie wiem, czy warto pokazywać przy tym świetle. No ale mam nadzieję, że mimo to zobaczycie. Właśnie nie pomożesz mi? Mhm. Ekstra. Skuszona ostatnim filmem u Me, którą serdecznie pozdrawiam i polecam wam odwiedzić jej kanał, bo niedużo jej brakuje do 1000 subskrypcji. Taka mała reklama, naprawdę, naprawdę polecam wam zajrzeć. Złożyłam zamówienie w Zarze i zamówiłam kurtkę, którą już wcześniej też u jakiejś dziewczyny widziałam. Jeśli chodzi o moje zamówienie, to jest to kurtka, której bym się w życiu po sobie nie spodziewała. Teraz to już się nie przejmuję. Zaraz wygląda tak, moment, założę ją. Kupiłam ją na promocji, na wyprzedażach, była przeceniona ze... Ile tam było? 110 funtów na 60. Bardzo ciepła, jest biała, czego się troszeczkę boję. Cały szkap, który się odwróć. Dlaczego? Zobaczę, czy się wtopisz w tło, czy nie. I co? I teraz cię nie ma, nie? Nie ma mnie i jestem. To jest rozmiar M. Kosztowała tylko 60 funtów. Ja bym za nią... Myślę, że bym stówkę za nią była skoro dać. Dedykowana jest temperaturą minus 5 i od minus 5 do minus 20. Także ja takiej temperatury w Anglii nie mam, ale któż to wie, któż to wie. Może gdzieś kiedyś się wybierzemy, więc na pewno mi się przyda. Kaptur jest bardzo duży, obszyty futerkiem, który można zdjąć. Też jest świetny. Naprawdę. Bardzo dobrze wykonana kurtka, tylko jedyny minus, że jest biała. Była jeszcze dostępna czarna, ale stwierdziłam, że żyje się tylko raz. Więc myślę, że będzie ok. Długa parka. Ja jestem zadowolona. Ja jestem szczęśliwa. Możemy kończyć tego vloga. Z Macinem idziemy na spacer. Widać po mnie, że już jestem zmęczona. Jest późno, jest mi gorąco. Jest 19. Mam nadzieję, że vlog wam się podoba. Jeśli tak było, to zostawcie kciuka w górę. My lecimy jeszcze na spacer. Potem wezmę kąpiel i idę spać. I zjem sobie pączkę jeszcze na koniec. Tego tłustego czwartku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Widzimy się już niedługo na moim kanale w kolejnym filmie. Na razie! Oh. Well, don't have to go back to what we used to.